właśnie z tegoroczną maturzystką Małgosią Tomaszek. Dzień dobry, witam. Jak poszła Ci dzisiejszy pierwszy dzień matur? Jaki był temat? Myślę, że matury poszły bardzo dobrze. Tematem przewodnim na maturze była lalka i dziady. Także myślę, że wszystko będzie w porządku. Jak jesteś przygotowana na kolejne dni? Najbardziej boję się matematyki, chociaż myślę, że dam radę. A jak ustosunkujesz się do powiedzenia, że matura to egzamin dojrzałości? Myślę, że jest bardzo prawidłowym stwierdzeniem, gdyż jest to taki egzamin, który wymaga dużo stresu i wiemy, że musimy się przygotować do tego egzaminu i zdać na pewnym progu. Dziękuję i życzę powodzenia. Dziękuję. Dla TV Gimbojo Anna Skoczylas. Rozmawiam z maturzystkami roku 2016. Właśnie napisałyście maturę z matematyki. Jakie macie wrażenia? No, matura ogólnie lepiej. Nie, matura ogólnie taka nawet prosta. Jeśli chodzi o zamknięte pytania, tak. No. A potrzebowałyście jakichś zajęć dodatkowych, na przykład korepetycji? Znaczy na korepetycje chodziłyśmy tak przez rok, ale to tak większość same, nie? Się uczyłyśmy? No, próbowałyśmy same wszystko ogarnąć. Dziękuję. Dla TV Gimbo Olga Matuszewska.